Wzrasta sprzedaż broni na świecie. USA w 2018 roku zarobili 246 miliardów dolarów, a Chiny może i więcej. Jak wynika z raportu Międzynarodowego Instytutu Studiów dla Pokoju w Sztokholmie SIPRI, sprzedaż broni na świecie wzrosła o 4,6% w 2018 rok w porównaniu z rokiem poprzednim. Jako największego producenta i eksportera uzbrojenia raport wskazuje Stany Zjednoczone. Obroty 100 największych producentów broni na świecie osiągnęły w 2018 roku wartość 420 miliardów dolarów. Przemysł zbrojeniowy USA zajmuje na tym rynku 59%, co przekłada się na przychody w wysokości 246 miliardów dolarów. To wzrost o 7,2% w porównaniu z 2017 rokiem. Sprzedaż broni na całym świecie w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem wzrosła o 4,6%. Na drugim miejscu Rosja. W ciągu roku jest to znaczny wzrost, biorąc pod uwagę już bardzo wysoki poziom sprzedaży broni przez USA, powiedział dyrektor programu zbrojeniowego w SIPRI od Fleurant. Na drugim miejscu w rankingu największych producentów broni jest Rosja z 8,6% udziału w rynku. Trzecie miejsce zajmuje Wielka Brytania 8,4%, a czwarte Francja 5,5%. Fleurant wyjaśnił, że w Europie istnieją również dwie firmy międzykontynentalne, Airbus i MBDA, które korzystają ze zwiększonego popytu z powodu trwających konfliktów zbrojnych i znacznych napięć w kilku regionach. Brak danych o Chinach. W badaniu nie uwzględniono Chin, w przypadku których brak jest szczegółowych danych. Szacuje się jednak, że w Chinach istnieje od 3 do 7 firm, które można zaliczyć do 100 czołowych producentów broni na świecie. Raport SIRPI zwraca uwagę na rosyjski koncern zbrojeniowy Almaz Ankiej, który w rankingu firm zajmujących się produkcją i sprzedażą broni awansował na 9 miejsce. Wzrost ten można wyjaśnić nie tylko siłą popytu krajowego, ale także ciągłym wzrostem sprzedaży broni do innych krajów, w szczególności eksportu systemu obrony powietrznej S-400, zauważa raport. Przemysł zbrojeniowy ma się także dobrze w Turcji, podano w raporcie. W pierwszej setce są dwie firmy z tego kraju, a ich obroty wzrosły w 2018 roku o 22% i osiągnęły wartość 2,8 miliarda dolarów. Autorzy raportu podkreślają, że jest to efekt konfliktu zbrojnego z Kurdami. Raport informuje, że od 2009 roku niezmiennie wiodącym światowym producentem broni jest amerykański Lockheed Martin, który z tytułu sprzedaży uzbrojenia osiągnął w 2018 roku dochód w wysokości 47,3 miliarda dolarów, co stanowi 11% udziału w rynku. Największym importerem broni jest Arabia Saudyjska, której wydatki na cele wojskowe w 2018 roku wyniosły 67,5 miliarda dolarów.